Złocieniec. Miasto jak malowane. W województwie zachodniopomorskim 70 gmin skorzystało ze wsparcia udzielanego z programu Pomoc Techniczna na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Jedną z nich jest gmina Złocieniec, leżąca w powiecie drawskim. Wyznaczony tu obszar rewitalizacji koncentruje się na centrum miasta i obejmuje m.in. wzgórze zamkowe, bulwar nad Drawą, rynek, deptak i spichlerz z otoczeniem. Do prac nad programem angażowano mieszkańców. Mówi Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca. Rewitalizacja według modelu złocienieckiego jest rewitalizacją indywidualną, czyli wynikającą z potrzeb mieszkańców. Jeśli ludzie zaakceptują to, co sami sobie wymyślą, będzie to bardziej trwałe. Ważnym elementem pracy nad programem rewitalizacji były warsztaty z zakresu architektury i ładu przestrzennego w centrum Złocieńca. Jednym z widocznych rezultatów tych działań jest mural. Pomysł przywędrował z poznańskiej Śródki. Tamtejszy mural internauci uznali za jeden z 7 cudów Polski. Autorem projektu obu malowideł jest dr Radosław Barek, wykładowca Politechniki Poznańskiej. Malowidło o takim charakterze architektonicznym, trochę iluzorycznym, w ten sposób zaprojektowane, ma na celu trochę poprawienia też przestrzeni, takiej, które są nie do końca spójne, nie do końca są taką przestrzenią, którą można nazwać ładem. Czasami są one jakby leczeniem pewnej rany urbanistycznej. Mówi Józef Szkandera, animator kultury. Kiedy mural był malowany, nie było prawie osoby, która by nie przystanęła, nie popatrzała, czasami zadała pytanie, a co to, a kto to jest, bo na muralu mamy szereg odnosień do postaci historycznych, do osób, no, takich ważnych osób w Złocieńcu. Mówi Ryszarda Jankowska-Reczko, nauczycielka. Postać pana fotografa, pana Czepego, który pamiętam nawet mi zdjęcia robił, kiedy byłam młodsza. Mamy tutaj orkiestrę Denton, działającą w naszym mieście od wielu lat. I oczywiście jest tam z tyłu schodów, jest lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Mural zainspirował panią Ryszardę, która opracowała podobny projekt dla dzieci. Ich dzieło można zobaczyć przy szkole podstawowej numer 1. Wcześniej także z udziałem uczniów stworzono płotal. Betonowe ogrodzenie zyskało atrakcyjny wygląd. Praca w tego typu przedsięwzięciach daje uczestnikom poczucie, że mają wpływ na kształtowanie swojego otoczenia.